Takie wydarzenie zdarza się raz na 120 lat, bo właśnie dziś z okazji 120-lecia łódzkiego MPK odbywa się Parada Tramwajów. Ja nazywam się Bartłomiej Fretycki, witam Państwa i zapraszam na relacje z tego wydarzenia. Bardzo się podoba, jest to coś wyjątkowego, coś nietypowego, no i warto uczcić taką uczynkę. A panu? No ja 5 lat temu ostatnio byłem na podobnej paradzie i no naprawdę super impreza. Jak było tam, bo widziałem, że panie wysiadły. Super! My nie jechaliśmy, miłe, ale było bardzo miło. Chociaż tak. Ja pamiętam ten tramwaj z takimi otwieranymi drzwiami, że się otworzyło, człowiek wysiada, a drzwi zamykały się nagle. Jak się podoba parada tramwajów? Do tramwaja pani jechała? A jechaliśmy tym jednym ze starych, Lil Popem chyba, i teraz tym jednym z nowszych. Który lepszy? Wygodniej w nowszym, ale fajny klimat jest w tych starych tramwajach. Dzieciakom się bardzo podobało, że mogły zobaczyć, jak to kiedyś pan motorniczy musiał stać w tramwaju i prowadzić. Jak się podoba parada? Rewelacyjna. I my kończymy u zbiegu ulicy Piotrkowskiej i Żwirki tę paradę z okazji 120-lecia łódzkiego MPK. Ona jedzie dalej, a ja dziękuję Państwu za obejrzenie tej relacji. Bartek Fretycki, do zobaczenia.